To miało być kolejne tradycyjne spotkanie prezydenta Tarnobrzega z mieszkańcami poświęcone problemom osiedla. Świąteczny nastrój sprawił, że przybrało ono nieco inny charakter. Miały być rozmowy o inwestycjach, planach i potrzebach mieszkańców osiedla Dzików. Do szkoły podstawowej nr 9 przybył prezydent miasta wraz z przewodniczącym rady i naczelnikami poszczególnych wydziałów. Dyskusji o problemach jednak nie było. Faktycznie spodziewaliśmy się, że będzie normalne spotkanie, przygotowaliśmy się na rozmowę z mieszkańcami, a tutaj niespodzianka, mamy wspólne kolędowanie, ale bardzo się cieszymy, bo to już taki okres przedświąteczny, także taka miły odpoczynek na koniec weekendu. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy tak mile przywitani. Mamy taki okres, jaki mamy, więc jest to, można powiedzieć, przeddzień świąt Bożego Narodzenia, dlatego cieszę się, że taka miła dzisiaj atmosfera panuje. Organizatorem spotkania była prezes Akcji Katolickiej w parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, Bożena Kapuściak. Co roku organizuje opłatek dla dzieci z naszego osiedla i członków Akcji Katolickiej, żeby w tym czasie przedświątecznym usiąść przy stole, złożyć sobie życzenia i podzielić się wspólnie radością świąt Bożego Narodzenia. A także opłatkiem i życzeniami. Niech ta radość betlejemskiej nocy przenosi się na nasze codzienne życie, na naszą pracę, na nasze rodziny, aby każda rodzina była szczęśliwa z tego, że tam jest Chrystus, czyli miłość, pokój i radość. Jak przystało na spotkanie opłatkowe, było także wspólne spożywanie potraw i kolędowanie. Do śpiewania wszystkich uczestników zachęcał chór parafialny, który specjalnie na tę okazję wystąpił w odświętnych strojach z charakterystycznymi czerwonymi szalami.